Lara, ja wiem, że ty nie przepadasz za poruszaniem tematów prywatnych, dlatego postaram się to zrobić najdelikatniej, jak potrafię. Wiem, że dość długo nie afiszowałaś się ze swoim nowym związkiem. Teraz to się troszeczkę zmieniło. Czemu postanowiłaś tak długo właściwie zachować tą prywatność tylko i wyłącznie dla siebie? Uważam, że ważne jest to, żeby dbać przede wszystkim o relacje, a jak za bardzo wychodzisz za wcześnie do ludzi, to się nie skupiasz na samej tej relacji. A to jest, no jeśli masz coś i chcesz to chronić, to musisz to po prostu chronić. No właśnie, a na Instagramie twojej mamy nawet pojawiło się zdjęcie twojego nowego partnera. Rozumiem, że oni się świetnie dogadują, skoro to zdjęcie mogliśmy podziwiać. Znaczy tak, mama rzadko pyta o zdanie. Ale no tak, nie krępuje się i chętnie wrzuca wszystko, bo faktycznie jest fanką tej relacji. Okej, czyli dowiedziałaś się tak naprawdę dopiero z Instagrama, że ona to zdjęcie wrzuciła, nie informowała cię wcześniej? Nie szczególnie. Ale rozmawiałaś z nią na ten temat, czy nie? Nie, no ona tak jakby wcześniej się kiedyś zapytała, czy teraz to by mogła. Ja mówię, dobra, zobaczymy. Tak już usłyszała, zobaczymy, to już się potem nie pytała. Jasne, ale najważniejsze, słuchaj, że go akceptuję, że wy jesteście szczęśliwi i co? Życzymy wam w takim razie ślubu? Nie, bez przesady. Dobrego życia to jest najważniejsze. Ślub nie ma znaczenia, mogę tak powiedzieć. Jak najbardziej. Dziękuję ci bardzo w takim razie za rozmowę. Dzięki.